Cześć, ja nazywam się Piotr Bielak i od dobrych 24 sezonów, jeżeli mnie pamięć nie myli, uprawiam trial rowerowy i street trial. Większość tego czasu spędziłem na rowerze bez siedzenia, a ostatnich chyba 5 sezonów jeżdżę w taki sposób na rowerze z siedzeniem i wykonuję więcej sztuczek niż więcej skoków wzwyż w dal, co jest specyfiką trialu rowerowego. I możecie mnie kojarzyć z kanału na YouTube, który prowadzę, możecie mnie kojarzyć z przeróżnych eventów, bo podróżuję po Polsce, odwiedzam rocznie 50-60 miejscowości z moim widowiskiem i prawdopodobieństwo, że się gdzieś spotkaliśmy na jakiejś imprezie rowerowej jest dosyć spore. Możecie mnie też kojarzyć z Mam Talent, bo występowałem w 10. edycji, usłyszałem 3 razy tak, więc tak wygląda generalnie to, czym się zajmuję. A dzisiaj chciałem Wam też opowiedzieć o kasku Modrop, w którym jeżdżę od roku i co w nim jest fajnego. Zaczniemy może od tego, że jest lekki, bo poprzednie modele, które miałem, odczuwalnie, masowo były dużo, dużo cięższe. I to zmienia naprawdę dużo, bo w moim sporcie, gdzie jest dużo prób, dużo upadków, dużo odskakiwania, gdzie cały czas mam tą pozycję, to kiedy spędzę kilka godzin na katowaniu jakiejś sztuczki, to po prostu czuję, że kask lata, to jest po prostu dla mojej głowy takim szokiem, że czasami zaczyna się kręcić w głowie, czasami czuję się lekko otumaniony, a od kiedy jeżdżę właśnie w tym kasku, no to w zasadzie ten problem nie istnieje, bo regulacja z tyłu jest na tyle dobra, na tyle elastyczna i na tyle umożliwiająca dobre dopasowanie tego kasku do głowy, że on siedzi naprawdę bardzo dobrze. Paski trójdzielne sprawiają, że bardzo fajnie sobie jestem w stanie ten kask wyregulować. Zapinam go w miarę ciasno pod głową, no i przy każdym odskoku, jak poprawiam się na rowerze, jak odskakuję, jak poprawiam swoją pozycję, to pomimo ogromnej ilości drgań, to ten kask siedzi bardzo fajnie na głowie. Zdarzają się też oczywiście wypadki i mocniejsze uderzenia o beton i system MIPS, który jest dostępny w tym kasku, jest czymś, co ja cenię bardzo. No i co mogę jeszcze więcej o nim powiedzieć? Ma bardzo fajne siatki przeciwko owadom. Czasami jeździmy na bulwarach, tych owadów potrafi latać całe chmary i to się sprawdza. I to są główne zalety, za które ten kask lubię. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak w tym kasku wywijam, to oprócz tego, co widzieliście tutaj z tyłu na monitorze, to zapraszam Was na mój kanał, na Piotr Bielak. Jak wpiszecie na YouTube albo na Instagramie, to wszystko znajdziecie. Tymczasem dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.